Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Dead Space 3, gdzie wraz z Isaaciem Clarkiem i jego nową pukawką, jaką jest karabin pulsacyjny z czymś na kształt... Obstawiam rozpruwacza, przynajmniej mam nadzieję, że to jest taki pseudo-rozpruwacz, że nie coś na zasadzie, nie wiem, że strzelam piłami łańcuchowymi. Nawet nie miałem okazji tego przetestować, ponieważ dopiero co to wytworzyłem. Bo stwierdziłem, że Shotgun jest taki trochę useless, jeśli miałbym być szczery. Zwłaszcza na dużą hordę przeciwników. Tak, to jest rozpruwacz. Dobra, dla mnie to jest jak najbardziej spoko. Zwłaszcza kiedy pojawią się te wszystkie durne mumie, zombiaki, cholera jasna wie co. Których animacja pozbywania się jest po prostu tak cholernie długa i tak beznadziejna moim zdaniem, że to aż szkoda słów. Ha, to działa na takiej zasadzie, że jak dostanę obrażenia, to ten rozpruwacz mi odpada. W sensie spada z kinezy. Ale jeszcze nie jest tak, nie jest jeszcze tak źle, próbuję powiedzieć. Oczywiście nie ma takiej możliwości w ogóle, w żaden możliwy sposób. Rozpruwacz mi też odpada w chwili, kiedy walnę w jakiś, nazwijmy to stały blok. W sensie jak na przykład te wszystkie stelaże. Ale dobra, jeśli mam być szczery, na razie jestem zadowolony z tej broni, jak żeby inaczej mogłoby być, kiedy chodzi o rozpruwacz, zwłaszcza że rozpruwacz był naprawdę jedną z moich ulubionych broni, jeśli chodzi o poprzednie części. Piła plazmowa i rozpruwacz to były takie moje topki broni, których używałem właśnie w obu poprzednich częściach. Ze względu na to, że piła plazmowa po wymaksowaniu była po prostu tak OP, że bardziej się chyba nie dało. No a rozpruwacz mimo wszystko cały czas całkiem niezły rozpiernicz nie mogę się wysłowić, absolutnie mam w głowie pewien tekst, ale jak próbuję go wymówić, to nie ma on dla mnie najmniejszego sensu, nie składa się w żadną sensowną całość, więc próbuję zmienić tok mojego rozumowania i powiedzieć to inaczej, przez co mi się całkowicie język plącze. Rozpruwacz w poprzednich częściach siał taki rozpierniesz zewsząd i dookoła i w ogóle jakkolwiek się dało, że to po prostu była głowa mała. Dobra, zbiorę to, bo ewidentnie muszę to zabrać. Gdzie ja to muszę w ogóle odstawić? To jest dobre pytanie. Mam to zabrać gdzieś tam. Ale najpierw chciałbym się po pierwsze rozejrzeć. Trochę amunicji zbiorę, bo... Nie wiem, czy rozpruwacz tutaj ma jakąś inną, nagle odmienną amunicję, czy jest cały czas taka sama, co byłoby trochę dziwne, znaczy, że... Amunicja do zwykłej broni, powiedzmy, o taka amunicja, która pewnie ma jakiś magazynek plazmowy bądź coś takiego, nagle nic tego nizowego zmienia się w piłę tarczową. A może jeszcze odpalę sobie audiolog. Status update. It appears that all the specimens share some common features that are quite surprising. Gills, along with what I presume are swim bladders and collapsible fins. This is quite improbable for a frozen wasteland, unless it was not always frozen. I now believe this planet was once a vast liquid ocean, and that a single, sudden event caused a flash breeze, trapping everything in the ice. W ogóle zapomniałem wspomnieć, że jeżeli lubicie serię z Dead Space'a Trójki w moim wykonaniu, to moglibyście zostawić tak pierwszą łapkę w górę, żeby powiedzieć mi, że tak jest i zrobić mi przy okazji jakąś tam przyjemność. Z tego, że moje filmy są oglądane i są lubiane. I w ogóle zastanawia mnie jedna bardzo ważna sprawa. Mianowicie, ja teraz jestem w misji fabularnej, czy misji pobocznej? To mnie najbardziej zastanawia w chwili obecnej, czy jestem w misji fabularnej, czy pobocznej. Zwłaszcza to, że mogę zbierać te... Dobra, spokojnie, panowie, spokojnie. Ty tak nie harcuj, kolego, bo to się może dla ciebie źle skończyć, jak widzę... Rozpruwacz wcale nie jest dla ciebie taki dobry, dobra, może to byłby naprawdę zły pomysł, mogłoby się na tym nieźle przejechać. Dobra, byle się nie rozpruli. To jest, myślę, najważniejsze, byle się grubasy nie rozpruły. Okej, chyba się nie rozpruł, a drugi w sumie nagle zniknął.
Okej, okay, dobra. Nie żebym narzekał z takiego obrotu spraw. Przeciwników mniej, także jestem bardziej zadowolony. Coś mi tu pełza. Coś słyszę. Tylko nie jestem pewien, czy pełza mi po zewnętrznej stronie drzwi, czy... Aha, dobra, mogłem się w sumie tego spodziewać, że nagle pojawi się za mną. Jak żeby inaczej mogłoby być? Zabiorę to od ciebie, bo tobie się to nie przyda, a mi owszem, ponieważ zmarnowałem dosyć sporo różnego rodzaju surowców na tworzenie mojej nowej broni. To jest punkt zapisu, czyli to jest misja fabularna. To nie, to ja dziękuję. To ja jestem ciekawy tej misji pobocznej, która tam czeka na mnie sobie na dole. Bo poprzednim razem coś się mocno powaliło, jeśli chodzi o kierunki, w których powinienem się udawać. I najpierw kierowało mnie fabularnie w tamtym kierunku, w sensie teraz na lewo mnie kierowało. A kiedy ja zjechałem niżej... Kiedy ja zjechałem niżej, nagle zmieniło mi... cel na tamtą część. Hey, Carver, I'm in the barracks at the 163rd. I bet they had access to some pretty cool toys. I'm gonna take a look around. Tak, i tu mi się dopiero aktywuje misja poboczna. Dobra, ale z jakiegoś powodu wlazłem tutaj poprzednim razem, wyświetliło mi, że misja poboczna rozpoczęta, a skończyło się na tym, że posłało mnie na górę z powrotem. Także dostałem całkowitego pierdzielca. Ale dobra, spoko, wracamy teraz tutaj i zobaczymy, co ma ciekawego do zaoferowania misja poboczna. Temat RS-163, jednostka specjalna. Jeśli macie się o przedział z kojami, możesz odsapnąć. Jak już się okopiemy, to połowę żołnierzy biorę z powrotem na planetę. Okej. Okay. A żeby było jasne, nie wybrałem mi i dlatego, że dogadują się z innymi. Nie bez przyczyny 163 nazywamy żniwiarzami. Wszyscy zażynali się wykonując mokrą robotę podczas tłumienia zamieszek na Ziemi. To będą najbardziej nieczułych morderców, z jakimi kiedykolwiek będziesz mieć do czynienia, oraz moje zabezpieczenie. Żeby nic się nie zjebało. Temat 163. Możesz mi powiedzieć, dlaczego połowa moich oficerów musi gnieździć się na moim statku? Połowa moich oficerów musi gnieździć na moim statku, żeby twoja 163 miała takie wygody? Ciągle sobie zasłaniam kurne ramieniu Isaaca. Są chamscy, nawet palcem nie kiwną, żeby nam pomóc. Dlaczego ty trwonimy zasoby na ten beznadziejny dodatek do misji? Nie mam pojęcia, dobra, tutaj nie wejdę, więc mogę wejść tędy. Chyba. Dobra, czy coś mnie tutaj będzie chciało zaatakować? To rozstrzelam tak na wszelki wielki. Ponieważ te głowy jako takie mi nie bardzo odpowiadają. Somebody got chop happy. There are severed heads everywhere. Are you sure this is a good idea? The bodies are still here, so is their stash of weapons. This is too good to pass up. Dobra, prawdopodobnie na ulepszenie kombinezonu mnie już nie stać, ponieważ absolutnie masę rzeczy zmarnowałem na tworzenie broni. No dobra, no tak jak mówiłem, nie stać mnie. A mam jakiś nowy fajny kombinezon może? Nie, cały czas te same. A i tak najbardziej mi się podoba właśnie ten kombinezon, w którym sobie latam w N7. Okej, co my tu mamy? Lok osobisty, szeryf K. Myers, albo szeregowy. Szeregowy bardziej, a nie szeryf. Skąd w kosmosie szeryf? Dobra, nieważne. Zrobiłem wszystko, co tylko mogłem, by tylko móc uczestniczyć w tej misji, by trafić na tą mroczne pustkowie w pościgu za żniwiarzami. To była moja szansa, by mnie w końcu zauważyli i nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek mnie powstrzymał. Jak tylko szeregowy Freeman zniknął, to mnie przypadł zaszczyt czarowania toalet żniwiarzy. Strzelina ich łóżek i śledzenie łóżek i czyszczenia ich broni. Podziwiając na litość boską! Podziwiając znaczenia wycięte na kolanach każdej broni. Na kolbach. Ja tak bardzo nie umiem czytać na głos, to, że po prostu się w głowie nie mieści. W końcu przemogłem się i spytałem jednego ze żniwiarzy, czy mógłbym dołączyć się do ich ekipy.
Byłem bezwzględny, zdeterminowany, byłem gotowy. A on mnie wyśmiał jak mój dawny instruktor musztry z obozu dla rekrutów. Po chwili powiedział, że tak, ale pod warunkiem, że będę czyścił toalety gołymi rękami bez dostępu do prysznica. Powiedział, że jeśli z tym sobie poradzę, to mam to, co potrzeba. Co innego miałem zrobić? To było moje marzenie. Przysiągł. Ja też. Coś mi się wydaje, że skończyło się po prostu na czyszczenie toalet gołymi rękami i absolutnie nic z tego nie zyskał. Dobra, chromole te logi tekstowe, nie będę ich czytał, ponieważ nie jestem w stanie. Dobra. Tym trzeba walić w głowę, bezpośrednio. Nie ma sensu walić w co innego, ponieważ to nic nie da. Okej, co się wydarło i z której strony? I po co? Czy to coś do mnie przylezie? Nie, ale dobra, jednak wezmę ten blok tekstowy, ponieważ jestem ciekawy fabuły. I w sumie tyle z fabuły. Aha, oni tutaj są. Ale stąd nie wyjdę, dobra. No to wszystko przez to, że odpaliła mi się ta kurna muzyka bojowa i po prostu czekałem, aż coś do mnie wylezie. Dobra, temu panu mówię do widzenia, temu również mówię do widzenia, pa pa. Okej, dobra. Trochę nie wyszło tak jak planowałem, ale nie żyją i to się liczy. Amunicję sobie odbiorę z powrotem, dziękuję, trochę żelu też się może przydać. W ogóle czy mogę gdzieś wypuścić tutaj swojego robocika? Prawdopodobnie będę mógł go wypuścić na dole. Bo ciągle o nim zapominam, a kurna surowce mi są potrzebne. Bez surowców w tej grze to daleko nie zajdę. Dobra, znowu zabawa ze stazą. Także ja może się przełączę na chwilę na piłę plazmową. Dobra, ja to sobie zatrzymam, na szybko sobie przebiegnę tutaj. Dzień dobry, jak leci. Proszę sobie nie zaprzątać mną głowy, dziękuję. Głowy, rozumiecie, bo to są nekromorfy głowy i... Okej, dobra, już się zamykam. Już nic nie mówię. Dobra, mogę sobie w sumie tego użyć. I wyrzucę sobie to przy okazji, zabiorę sobie to, dziękuję, może się przydać. Wsparcie obrażeń, definitywnie, nie wiem w sumie jak to się dokładnie używa, ale dobra, mówi się trudno. Czy ty coś muszę jeszcze uruchomić, włączyć, przełączyć? Nie, mam iść po prostu tam. Z tym, że to się nie aktywowało, także może lepiej ja to zatrzymam od razu. I wbiegnę sobie tutaj, o cześć! Za mną coś jeszcze będzie? Nie, za mną nic nie ma. Dobra, spoko. Półprzewodnik, bardzo chętnie. Magazynek również przyjmę. Dobra, zregenerujemy sobie trochę życia i weźmiemy sobie ulepszonko. Dobra, to się nadal nie aktywowało, także ja jeszcze na wszelki wypadek znowu to zatrzymam. O, cześć, jak leci? Do widzenia. Ślepa genia, mnie już tutaj nie ma. Czy tutaj jest coś ewentualnie interesującego? Absolutnie nie. Dobra, wybijamy na górę. Halo, dzień dobry, zastałem Jolkę. Żadnej Jolki. Bardzo dobrze. A może jednak? Cześć Jolka, jak leci? Widzę, że przeprowadziłeś razem ze sobą Grażynę na spotkanie. To ja może zaparzę naszą ulubioną kawę i wszystko mi opowiecie, nie? Dobra, bez kawy. Mówi się trudno, wypiję sobie sam. Coś mi tam jeszcze wybuchło chyba w tle. Dobra, ja mogę, że go rozczłonkuję, wezmę sobie amunicję, apteczki nie wezmę. Dobra, nie, to nie, jakoś przeżyję. Skoro na razie jest pusta, to zrobię sobie taktyczny reload. Tak, nóż, widelec ma być na pewno ze wszystkim przygotowany. Ty jesteś trupem? Jesteś ewidentnym trupem, dobra. Skrzynunia z półprzewodnikiem bardzo sobie chętnie wezmę. Półprzewodnikami w żadnym wypadku nie pogardzę. Dobra, tym głową podziękuję. Tu się jednak jeszcze jakaś zdążyła przystać do kolegi. A
ale na szczęście nie zdążył absolutnie nic zrobić. No zdążył wstać, ale poza tym to w sumie nic nie zdążył zrobić. I kolejny warsztat, jakże przyjemnie, jakże miło. Tym razem nie umieszkam z niego skorzystać i wyrzucić niepotrzebnych rzeczy. Ciągle wspominam o tym tych robotach. A robot każe mi się cofnąć. Jak daleko mi się każesz cofnąć, robocie? Daleko, za daleko, chromoleta. Dobra, gdzieś cię ewentualnie wypuszczę. O ile będę o tym pamiętał. Bo z tym jest u mnie cienko zazwyczaj. Serio? Kałabunga prosto na głowę, naprawdę. Jezus Maria, dobra! Spokojnie! Po co te nerwy? Od kiedy te drzwi były otwarte? Przepraszam bardzo, nie ten klawisz. Dobra, wiecie co chłopaki? Skoro się tak chcecie bawić, to proszę bardzo. Ja z rozpruwacza bardzo chętnie skorzystam. Skoro odebrali mi rozpruwacza jako takiego, to sobie z chęcią pokorzystam z dodatkowej broni jako rozpruwacza. Skoro wy jesteście tacy chamscy wobec mnie, to ja będę chamski wobec was. O, Wolfram, wezmę, przyda się na pewno. Do czego? Nie jestem pewien, ale na pewno do czegoś się przyda. Okej, okej, dobra, może sobie nie to chciałem zrobić. Chciałem zrobić to, po pierwsze. Przyłączę. Celownik sobie odpuszczę. Zwiększa wrażenia zadawane przez ciebie i partnera. To sobie podmontuję, because czemu nie? Ulepszony obwód, wsparcie amunicji. Dobra, co tutaj jest to wsparcie amunicji? Zwiększa pojemność magazynka dla ciebie i partnera. Okej, dobra. Pociski polewane kwasem zadają czasowe obrażenia. Nie, zostanę przy tym co mam. Amunicja myślę będzie lepsza aniżeli ten kwas. Ale... bądź co bądź, mamy cały czas jeszcze jedną broń. Do której mogę chętnie coś sobie przełączyć w sumie. Celownik sobie odpuszczę. Zwiększa pojemność magazynka dla ciebie i partnera. Myślę sobie wezmę. Wsparcie medyczne, życie aptecznych leczą także partnera. Zapomniałem wyłączyć Facebooka, na litość boską. A mogę sobie stworzyć coś jeszcze ciekawego? Zwiększa obrażenia, dobra. Zwiększa pojemność magazynka, zwiększa promień eksplozji, ochrona użytkownika przed obrażeniami w obszarze działania broni wybuchowej. Urzędnicze apteczki leczą ciebie, a także partnerów. Czy te pojemniki stazy wpływają także na jej poziomu partnera. Pociski zadają dalszy zasięg. Prototypowa luneta. Odpuszczę sobie automatycznie, podnosi leżącą nieopodal amunicję. Tu brzmi ciekawie, jeśli miałbyś szczery. Ale drogie. Także myślę, że sobie jednak to odpuszczę. Także wezmę sobie amunicję. I co jeszcze mam tutaj? Jest ten kwas. I chyba tego kwasu sobie w sumie skorzystam. Because czemu nie? Dobra. To mi wszystko odpowiada. Myślę, że wszystko już działa tak, jak działać powinno. Ja już nic raczej nie ulepszę. Tak, bo oba gnaty mam już wyposażone na maksa, jak tylko mogę. Okej. Halo, dzień dobry, jak leci? Wezmę sobie artefakt, ale już nie będę o nim czytał, ponieważ chyba nie ma to zbytnio sensu. A, dobra, zeknę, co mi szkodzi w sumie. Kiedy wyglądam przez okno na podwórze, widzę tylko słabość. Wojna secesjonistami zastąpiła naszych najbardziej zaciekłych wojowników dziećmi. Większość tych kutasów nie potrafi nawet utrzymać broni, a reszta popuszcza w gacie, kiedy słyszy wystrzał. Jeśli naprawdę chcesz do nas dołączyć, nie wystarczy, byś chciał zabijać, musisz to lubić. Szeregowym Meyres jest tylko narzędziem i właśnie tak go potraktujemy. Dajmy mu tydzień solidnego wysiłku, zanim wywalimy go na zbity pysk. Może wtedy przejrzy na oczy i zrozumie, że nigdy nie poświęci się na tyle, by zostać jednym z nas. Głębokie. Chamskie. Ale ma trochę sensu. Nie wiem w sumie skąd to dochodzi, ale mniejsza z tym. Tutaj pułapkę zniszczę, dziękuję. To są te same pułapki, które też miałem do wyboru w dwóch ostatnich częściach, a przynajmniej w jedynce chyba takie były.
Ale nie, w dwójce były takie, a w jedynce nie wiem. O, cześć, jak leci! Odruchowy rozpruwacz! Rozpruwacz też używa kwasu. Okej, dobra, dobrze wiedzieć, fajnie. To może się przydać. Ale ja chyba mimo wszystko wrócę sobie do... piły plazmowej. Dobra, ty jesteś ewidentnym trupem jako takim, ty się nie podniesiesz. To sobie zbiorę, bo mi się przyda. To sobie też pozbieram. Dobra, tutaj sobie niech sobie leci. Tutaj są jeszcze szafeczki, które sobie chętnie otworzę. Półprzewodnik, apteczka, bardzo chętnie, dziękuję. Wow. These guys are ready to take on an entire army. Isaac, please tell me you're getting out of there now. Yeah. I'll see if I can find my way back up. Ja mam już pełny ekwipunek. Ile ja mam apteczek, na litość boską. Dobra, pozbędę się parę tych pojedynczych apteczek, ponieważ aż tyle ich chyba nie potrzebuję. Zwłaszcza, że mam kilka podwójnych. To sobie na razie odpuszczę. Chcę wziąć to. Dobra, co tutaj mam? Jakaś karta. Tą kartę bym w sumie chętnie wziął. To wezmę. Wytrzymała elitarna ramka i tutaj mam... Dobra, niech będzie, bo w sumie żadnej nowej broni nie wytwarzałem. A mógłbym. Dobra, może nie będę aż tylu apteczek wywalał naraz, więc wyrzucę jeszcze trochę amunicji i zbiorę to. Myślę, że ewentualnie między odcinkami, jak będę miał gdzieś po drodze jakiś warsztat, to myślę, że sobie pobawię się z tworzeniem jakiejś nowej broni. Bo może jakaś fajną się uda wykraftować. Siema. Dobra, do widzenia. Okej, cześć, jak leci? Piła plazmowa niestety nie zadaje żadnych kwasowych obrażeń, ponieważ sobie ich nie wybrałem. Wolałem mieć amunicję i chyba obrażenia. A w sumie nie byłoby to takie głupie z tym kwasem. Dobra, coś jeszcze? Gdzieś jeszcze? Tutaj. Ostatni strzał, dziękuję, do widzenia. I to powinien być... Nie, to jeszcze nie jest ostatni. Miałem mówić, że to powinien być ostatni, ale się myliłem. Teraz chyba był ostatni. Albo nie, coś jeszcze było, coś jeszcze słyszałem. O, zbugowała się głowa. Jakże mi przykro. Ojej, komuś się nie udało zaatakować, bo ktoś się zbugował w teksturach. Moja ty biedna głowo. Ojoj. Ale są wszystkie moje apteczki, których sobie już nie pozbieram raczej. A jednak udało mi się jedną zabrać, przy okazji sobie trochę odzyskać życia. Dobra. Myślę, że worth it. Okej, mogę się stąd powoli wycofywać, tylko pytanie, gdzie się dokładnie wycofam. Mam iść tędy, ale mogę zajrzeć jeszcze tutaj. I w sumie chętnie nawet tam zajrzę, ponieważ może być tam coś interesującego. Zwłaszcza, że żeby tam wejść, po prostu muszę się pobawić w krótkie hakowanie. A hakowanie bądź co bądź... Jezus Maria, jak to popiernicza! Dobra, zdążyłem w ostatniej chwili. W sumie nawet nie byłem pewien, czy... Nie byłem w sumie pewien, czy ten ostatni punkt, na który muszę kliknąć, to będzie niebieski czy czerwony. Ale już przyznam szczerze, że zrobiłem to trochę na pałę. Out! Out mówię, do widzenia. Proszę się do niczego nie przylepiać. To zabiorę. To zniszczę, ponieważ ja tego nie potrzebuję w żaden najmniejszy sposób. Okej, dobra, to tak. Wywalmy troszeczkę amunicji. Wywalmy jeszcze może jedną, powiedzmy, apteczkę. Niech będzie. I pozbierajmy to. Znaczy, że w sumie już nie będę nic wydaje mi się, że nie będę nic ulepszał, ale mówię, no, tworzę jakąś sobie nową broń, może będzie ciekawa i będzie warta ulepszenia. Ale powłoka sasa mi była absolutnie niepotrzebna. No nic, dobra, gdzie ja mogę wypuścić jeszcze ewentualnie tego robota? Mogę go wypuścić gdzieś tam. A ja trafiam z powrotem... tutaj. Jezus Maria, nawet nie zauważyłem tej drugiej głowy! Okej, dobra, przyznam szczerze, że mnie wystraszyło. Może nie tyle co wystraszyło, co w sumie mnie... co w sumie się zląkłem. No już, do widzenia.
Dobra, w sumie skorzystam z tej okazji. Zbiorę to, bo mogę. Aha, ja już tam nie wrócę. No nic, trudno, dobra, nieważne, spierniczam stąd. Okej, ta misja poboczna była w sumie dosyć krótka, szybka i rzeczowa. Podoba mi się, ja jestem na tak. Nie zwróciłem uwagi w sumie tylko, czy tam był warsztat po drodze, ale to nie problem, bo wiem, że tutaj za chwilę obok jest warsztacik. Także do niego sobie już tutaj podbiegnę, wyrzucę sobie niepotrzebne rzeczy i lecimy dalej z fabułą, skoro mamy jeszcze sobie około 10 minut. Okej, jeszcze mnie nie stać. Ile ja tego poznajdywałem? Mój Boże, dobra, będę musiał to sobie kiedyś tam poprzeglądać wszystko. Okej, dobra, robociku, czy ty mnie gdzieś będziesz fajne miejsce kierował? Tu już myślę, że nic nie powinno mnie chcieć zaatakować, zresztą, że już wszystko tutaj dookoła przeczyściłem. No chyba, że się nagle odrespiły. To byłoby nieprzyjemnie. Dobra, tutaj mogę puścić jednego robota. To sobie robocik niech szuka, niech biega, ja sobie wyciągam kolejnego. A kolejny robocik kieruje mnie gdzieś w tamtą majkę. Dobra. W takim wypadku niech mnie on kieruje, niech pokazuje mi drogę, niech mówi mi dokąd mam iść. Ja go chętnie posłucham, on wie co robi. Park is down there somewhere. Keep scanning. Okej. Crap. Danik's gunships are patrolling the area. Oh god, don't let them see you. Nie obiecuję. Moje umiejętności ukrywania się są bardzo słabe. Ała! Dobra, dobra, czy ja mogę się gdzieś ewentualnie skampić przed nim? Mogę się niby skampić. Okej, dobra, lecę przed siebie w takim razie. Robociku mój drogi, gdzie ja mogę ewentualnie cię wystawić? Kierujesz mnie tutaj i mogę cię wystawić tutaj. W porządku. To ty sobie zmykaj i sobie szukaj, a ja... No nie! Fuck this shit, I'm out! Dobra, wypierdzielam nas stąd w podskokach. Okej, tu są trupy. Dobra. Oni będą mnie definitywnie cały czas próbować szukać. No takiej sekwencji się nie spodziewałem. Dobra, trochę apteczek się definitywnie teraz przyda, bo trochę ich musiałem zużyć. Właściwie ich w ogóle nie zużyłem, ale trochę życia straciłem mimo wszystko. Okej. Ten dźwięk mi się nie podoba. Zresztą, że ja chyba wiem, co on może oznaczać. No dalej, pokażcie mi nowego przeciwnika. Wiem, że dokładnie taki jest was w chwili obecnej cel. O, akurat mogę sobie tutaj puścić trzeciego robota. Dobra. Mały, wychodź na spacer, poszukaj sobie, czego tam chcesz. Tatuś idzie dalej walczyć. Jesteś bardziej paskudny, aniżeli zapamiętałem z pierwszej części, stary, naprawdę. Jak się przystał do mnie tym kroczem? Halo, co to kurna miało być? I think that's kind of gay. No homo, stary, no homo. Dobra, ja się może jednak przełączę tutaj na rozpruwacza. Myślę, że rozpruwacz będzie znacznie... Czy... Nie, dobra, nieważne, okej. Okay. Dobra, kolego, zróbmy to w ten sposób. Jak mnie otoczyły? Ja cię chrobolesz. Dobra, chodź tu. Okej, troszkę i tutaj się zebrało. Co mi się absolutnie nie podoba, ale dobra, spoko. Chcecie się bawić? Nie ma problemu. Ja amunicję mam, rozpruwaczy trochę również posiadam w chwili obecnej, także nie ma sprawy. Walka z wami przy użyciu normalnej broni myślę, że byłaby trochę mało skuteczna. Ale rozpruwacz na nich działa jak najbardziej... Naprawdę, nie mogę się wysłowić, kiedy próbuję powiedzieć coś oryginalnego.
Rozpruwacz działa na nich jak najbardziej sprawnie. Na początku chciałem to powiedzieć, później stwierdziłem do wniosku, że jednak brzmi to beznadziejnie, chciałem powiedzieć coś innego. Przez co oczywiście mi się język poplątał i się zakałapućkałem i nie wiedziałem absolutnie co powiedzieć. Trudno się mówi i leci się dalej. Dobra, ja już wracam do piły plazmowej, bo tutaj chyba... Speedsterów nie będzie. Czy ja właśnie wróciłem do punktu wyjścia? Wydaje mi się, że tak. Dobra, zajrzę o warsztat, ponieważ może jeszcze będę mógł wypluć co niepotrzebne rzeczy. Albo nie, w ogóle ile kosztuje mnie stworzenie na przykład magazynku albo apteczki? Okej, stwórzmy sobie na przykład medyczny zestaw taki, ponieważ ja tego żelu mam od groma i go chyba w ogóle do niczego konkretnego nie potrzebuję. Złomu też mam całą masę. Potworzę sobie parę sztuk. Okej, tyle mi wystarczy. Stwórzmy sobie tak z 5 tych dużych apteczek. Dobra. Podbiegnę sobie jeszcze tutaj, ponieważ mnie w tej chwili właściwie zastanawia, czy ja naprawdę nie potrzebuję w ogóle tych rzeczy, które właśnie wydałem. Do tego był mi potrzebny żel i złom, a tutaj potrzebuję... Tutaj po prostu potrzebuję jeszcze pół przewodnika, a potem... W tlen chyba nie ma sensu za bardzo iść, chociaż z drugiej strony tutaj jest potrzebny tylko i wyłącznie złom, którego mam naprawdę dużo i tego złomu znajduję non-stop całą masę. A używam go dosyć rzadko, więc w sumie mogę w chwili obecnej, myślę, pójść w tlen sobie od razu. Albo jak już ulepszać kombinację, to już na maksa, bo because czemu nie? Ja taką wiedzą potrzebuję teraz tylko i wyłącznie pół przewodników, także będę musiał się ograniczyć do wykorzystywania w jakikolwiek sposób. Myślę, że do A propos znajdywania dookoła złomu, wszędzie gdzie się da. Aha, czy tutaj mogę ewentualnie wejść tylko i wyłącznie w trybie kooperacji? Okej, spoko. Aha, czyli fajnie, czyli znowu przez Robsona mam ograniczony dostęp do fabuły, do rozgrywki, spoko. Świetnie, Robson, dzięki, naprawdę. Wiesz, dobrze się spisujesz. Okej, dobra, otwarta przestrzeń. Coś czuję, że tutaj sobie te speedstery powrócą. Także myślę, że ja nie pogardzę wyciągnięciem sobie rozpruwacza. Dobra, ja mam iść w tamtą stronę, zbiorę sobie to. Ale mi oczywiście nie mam już miejsca na nic. Dobra, pojedynczą apteczkę wywalę, ponieważ pojedyncze apteczki są mi już chyba tak bardzo niepotrzebne, wydaje mi się. Okej, skoro tam miałem iść, to ja chcę pójść tutaj. Czy jest wtedy coś interesującego, coś fajnego, coś... Okej. W sumie nie byłem pewien, czy chcę tutaj dokładnie przychodzić. Ale dobra, już to przelazłem w sumie, więc trochę się tutaj pobawię, myślę. Skoro innej opcji nie mam. Potnę co tylko się da. Dobra, już może tak nie szarżujmy tym rozpruwaczem. Broń jest fajna, bardzo ją lubię, ale wydaje mi się, że lepiej na chwilę obecną ją sobie zachować. Na wypadek, myślę, speedsterów. Nie wiem, jaka jest ich oryginalna nazwa. Aha, dobra, to jest luneta. To lunetę sobie w ogóle odpuszczę, nawet nie będę je zbierał. Ponieważ lunety, moim zdaniem, są beznadziejne. To jest tylko moja opinia. Może niektórzy po prostu w Dead Space'ie trójce z lunetami wymiatają. Nie mają po prostu sobie równych. Ale zauważyliście teraz, że cała masa wszelkich możliwych nekromorfów strasznie skraca dystans. To myślę, że luneta nie będzie jakoś super potrzebna. Dobra, przełączę się tutaj na to, na karabin pulsacyjny z rozpruwaczem. Aha. Widziałem to. Ja to widziałem. Aha, dobra. To cześć, stary, jak leci?
No dalej, chodźcie tu. Nie wiem, z której strony raczej mnie zaatakować. To jest u nich najgorsze, że one wybiegają z różnych zakamarków. Dobra, chcesz się bawić? To chodź tu. No, zapraszam. I rozpruwacz, do widzenia. Okej, dobra, trzeba sobie podładować trochę życia. Tu była skrzyneczka, której w końcu nie zabrałem, także poproszę mi ją dać tutaj, dziękuję. Podwójna apteczka, cudownie, gdzie mam iść? Ja mam iść tam. Czy mogę ewentualnie wejść tutaj? Nie mogę. Okej, dobra, spoko, przyjąłem do wiadomości. Półprzewodnik, bardzo chętnie go przyjmę. W którym momencie, jakim cudem, że się tutaj wylądował, stary? To jest dobre pytanie. Okej, robociki wróciły do domu. Także spoko, będę mógł sobie je zabrać, kiedy tylko będę miał okazję. I teraz bym w sumie nie pogardził jakimś taktycznym punktem zapisu. Także mam nadzieję, że lada chwilę jakiś jakowy dostanę. Jakiś takowy, okowy, takowy, akowy, etc., etc. Dobra, wróćmy teraz do piły plazmowej. Zróbmy sobie taktyczny reload, bo w sumie czemużby nie. Ha. Okolica nie wydaje się zbyt przyjemna, jeśli mam być szczery. Dobra, co tym razem? Aha, tym razem to. Ała! Od pleców? Od pleców? Naprawdę? Aż taki brak szacunku do mnie macie, przepraszam bardzo. No, mają naprawdę hardy brak szacunku do mnie. No, chodź tu. Zapraszam. Okej, skoro ty nie chcesz przyjść do mnie, to ja przyjdę do ciebie. Nie ciebie zapraszałem, przepraszam bardzo. Zapraszałem twojego... Dobra! Czuję się zirytowany, naprawdę. Chłopaki! Zdajcie sobie sprawę, że zaczynacie troszeczkę przeginać. Jaki sukinsyn, patrzcie, go przybiegł, jedną mi w pysk i spierdolił. No, chodź tu. No, już nie jesteś taki cwany, jak nie masz nóg, co? Gnido jedna ty. Mendo ruska cholerna. Ile mnie tutaj dowaliło, ja cięż chromolesz. Well, I didn't see that coming. Dobra, gdzie mam iść? Tam mam iść. Dobra, czy ja mogę prosić o jakiś punkt kontrolny, jakiś punkt zapisu? Byłbym wdzięczny, naprawdę. Bo fajnie byłoby zakończyć tutaj odcinek. I uwaga, zapisuję postępy. Dziękuję. As you can personally attest, man is naturally compelled to create red markers, duplicates made in the image of the original. They are as much a part of us as the planet that birthed us. Perhaps even more so. We must all act our part in the natural evolution of the universe, Isaac. Something you seem rather reluctant to accept. I tym oto jakże interesującym akcentem zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, macie by zostawić łapkę w górę, by o tym poinformować, a my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie i cześć!